Dzień dobry Państwu, witamy prosto z Gdyni. Moim i Państwa gościem jest Janusz Leon Wiśniewski, pisarz. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jestem w Gdyni kolejny raz. Jak to w Anywhere, nietypowo, oryginalnie, ale wciąż filmowo i aktywnie. Pisarz wyjątkowo przez filmowców lubiany. Obchodzi 18-lecie wydania swojej kultowej książki Samotność w sieci i świętuje to wyjątkowo godnie, ponieważ ukazuje się właśnie w tym roku jej kontynuacja. Pierwszy tytuł jest już pełnoletni, dlatego czas na tytuł drugi. I ja pozwolę sobie zacząć cytatem z nowej pana książki. Idąc tunelem pod ulicą, zastanawiała się nad nieomal nierealną kumulacją wydarzeń, które od wczorajszej nocy mają miejsce w jej życiu i dotyczą historii sprzed 21 lat. Utrwalona w książce, która powinna być już dawno zapomniana, powraca w najmniej oczekiwanych momentach. Przypadkowo napotkany siwowłosy staruszek, dwa pokolenia młodsza od niego dziewczynka z aparatem na zębach, nie mające z tym staruszkiem nic wspólnego, znają tę historię. Podobnie jak ją zna, również zupełnym przypadkiem, wprowadzona do jej świata, Nadia, dziewczyna jej syna. Okazuje się, że ta książka ciągle żyje, że ta historia, po części jej historia, ciągle i ciągle dociera do nowych ludzi. I to jest fragment końca samotności, czyli kontynuacji samotności w sieci, który odnosi się do fenomenu pana książki. Jak pan z perspektywy tych 18 lat po premierze na zjawisko samotności w sieci patrzy? Wiem co, faktycznie ten fragment jest, dlatego że w tej powieści zrobiłem coś pewnie nowego, nikt tego nie robił, książkę umieściłem. Ten fenomen do dzisiaj mnie zadziwia, czasami budzę się rano i się zastanawiam, jak to się stało. Zastanawiałem się też nad tym 18 lat temu, kiedy będąc we Frankfurcie, nawet nie będąc w Polsce, dowiadywałem się, że ta książka jest czytana, że pocztą pantoflową informacja o tej książce się przekazuje. Później zaczęły przychodzić setki maili z informacjami o reakcji ludzi na tą książkę. W końcu po 3 latach było ich 18 tysięcy. Ona coś zburzyła, ona jakąś taką falę podniosła i ta fala mniej lub bardziej sinusoidalnie istnieje ciągle do dzisiaj. Ciągle ta książka stoi na półkach Empiku, chociaż nie powinna, dlatego że na półkach Empiku książki stoją maksymalnie 3 miesiące. Szkoda tych centymetrów sześciennych na jakiejś starocie. Tak, mówi się wręcz, że dzisiaj żywot książki to jest mniej więcej miesiąc. I to też jak są duże budżety promocyjne. To jest tak, a ta książka ciągle się pojawia. Ona ma któreś wznowienie w Polsce. Teraz przeszła do nowego, zacnego wydawnictwa Wielka Litera w Warszawie, które tą książkę wysyła na zamówienie Empiku. To znaczy, że prawdopodobnie ktoś ciągle ją chce kupować. 18 lat to jest to dość niebywała historia. Ona miała swoje przygody. Ona zaczęła żyć swoim życiem, które wymknęło mi się spod kontroli. Została przetłumaczona na 18 języków. Przypadek. 18 lat. Jest wydana w 18 językach. Łącznie z tak egzotycznymi jak albański, chiński, wietnamski, łotewski, litewski. Jest najróżniejszych tytułów tej książki, nie potrafiłbym w tych językach wymienić. Nie jest wydana tylko w jednym kraju, w którym mieszkałem przez 32 lata, w Niemczech, ale to jest moja wina, a w zasadzie cel, aby tej książki tam nie wydawano. Dlaczego? Dlatego, że ja żyję takie dość dualne życie. Jestem naukowcem głównie. Optymalizacja algorytmów transakcji struktur chemicznych w nomenklaturę chemiczną. To jest pana specjalizacja. Tak, jest taki program, byłem pierwszym człowiekiem, który napisał. Sprawdzam, czy dobrze przeczytałam, bo nie wiem, co nie powiedziałam. Nie transakcji, ale translacji. Ach, no widzi, pani mówiłam, że nie wiem, co powiedziałam. Chodzi głównie o to, żeby narysowaną na tak, ekranie transakcja komputera, to bankowość. Żeby narysowaną na ekranie komputera strukturę chemiczną związku organicznego, przetłumaczyłem jego nazwę, taką jak dwumetyloamino coś, bo to jest potrzebne chemikom, aby usłyszawszy tą nazwę, mogli tą strukturę ponownie narysować albo przekazać. Byłem pierwszym człowiekiem, który napisał program, który to robi automatycznie. Dawno, dawno, dawno. Rzut kamieniem stąd do literatury. Wie pani co, nie tak
Nie tak zupełnie ma, nie ma pani racji. No to dlatego, jak? No to że, jak to się dzieje? Dlatego, że nomenklatura chemiczna jest też pewnym językiem, tak, z semantyką, z syntaktyką. W tym sensie, poza tym... No to są szczerze, nauki ścisłe, wie pan, a pan pisze głównie o emocjach. Ale niech pani spojrzy na emocje z punktu... Ja patrzę na te emocje z punktu widzenia chemika. Dla mnie emocje to nie tylko wzruszenie poetyckie, ale również określone struktury pojawiające się w mózgu. Jest struktury pani teraz zakochana? Opiatowe. A wyglądam panu na osobę zakochaną? Tak. Tak? Dobrze, możemy utrzymywać, że jestem zakochana. No to mniej więcej wiem, co w pani mózgu się pojawia między Proszę opowiedzieć, bo to jest... Czyli chodzi o struktury opiatowe, przypuszczam. Nie, tak? Nie. Na początku opiatowe to pani ma, jak pani zaczyna dotykać obiekt swojego zakochania czy pożądania. Natomiast na początku teraz... A po czym pani... pan wnosi, że teraz jestem zakochana? Po radości, którą pani promieniuje, po sobie mówienie, po głosie, po optymizmie. Ludzie zakochani generalnie są optymistyczni, dlatego że trwają w jakimś takim odurzeniu. Mhm. Widziała pani... przynajmniej w tej pierwszej fazie, jakichś nieradosnych narkomanów. Ach, racja, no wie pan, ten ciąg reakcji chemicznych, które zachodzą w mózgu w trakcie zakochania, bardzo przypomina ten, który... Mój miłość i heroina mają bardzo dużo wspólnego, gdybyśmy to podsumowali. Na szczęście powiedział to chemik z wieloma tytułami naukowymi, więc to nie ja... Nie, ale taka jest autentycznie prawda, bo to chodzi po tych samych... Znaczy chodzi, no, ludzie... Przykleja się do tych samych receptorów, tylko miłość wywołuje endogenne opiaty, opioidy, a to heroina trzeba ją sobie jakoś egzogennie albo połknąć, albo wstrzyknąć i tak dalej. Zaaplikować po prostu. Zaaplikować. Natomiast na początku pojawia się coś, co nie jest z opioidami związane, bo pojawia się fenyloetyloamina, ona metabolizuje do śladowej amina, śladowa amina to amfetamina, więc miłość zaczyna się od amfetaminy. Tak można powiedzieć, tak patrzy się na nie tyle uzależnienie, uzależniamy się od niej, ale przede wszystkim na wszystkie stany fizjologiczne z tym związane. Czerwienienie się, utrata poczucia upływu czasu, czekamy na kogoś 5 minut, a wydaje nam się, że czekaliśmy 5 godzin. Zaburzenie ośrodków percepcji tutaj w tym przednim korteksie, między innymi nie widzi pani dobrze z tego powodu, bo te ośrodki są nieaktywne. Czyli to stare powiedzenie, że miłość jest ślepa, jest ma swoją derywatę chemiczną. Faktycznie ośrodki odpowiedzialne za percepcję są nieaktywne. Mnóstwo różnych fizjologicznych, produkuje pani ogromną ilość kortyzolu, czyli hormonu stresu, czuje pani adrenalinę, wszystko w pani serce przyspiesza w związku z tym. Sama pani widzi, że taki stan długo utrzymać się nie może. No nie, bo serce by nie wytrzymało. Na przykład. Tak, i ten przemarsz neuroprzekaźników, no tak, kiedyś to się musi skończyć. No jednym z ważnych jest ten neuroprzekaźnik szczęścia, też malutki taki, który się tam przyciska, nazywa się dopamina. Ona pobudza tą ścieżkę nagrody, która odpowiada za wszystkie uzależnienia, alkoholizm, nikotynizm. Kiedy nam się chce pić, musimy czegoś się napić, aby zadowolić ścieżkę nagrody. Miłość jest również taka. Obecność tej drugiej osoby powoduje, że ta dopamina się na tych neuronach tam w tej ścieżce nagrody pojawia. Niektórzy chcą, żeby ten stał trwał wiecznie, w związku z tym obecność tej drugiej osoby chcą jakoś sobie zapewnić i idą do urzędu stanu cywilnego na przykład. Tak sobie pomyślałam jeszcze o... że ta ścieżka neuronalna i ścieżka neuroprzekaźników to jest jedna droga, ale druga to ta, która pojawia się, kiedy wszystkie reakcje chemiczne prowadzą do stworzenia historii i powodują ich splatanie się. W pana najnowszej książce, bo czas już do tej książki nawiązać, Koniec samotności, pojawia się kolejne pokolenie bohaterów. Kuba i Nadia to jest para idealna. Ja nie wiem, czy ja w każdym razie nie poznałam w rzeczywistości, jeszcze wszystko przede mną, ale nie poznałam w rzeczywistości pary, która nie tylko ma wyrównane drogi neuroprzekaźnikowe, ale jeszcze ich historia splata się jakoś kosmicznie z historią ich bycia, istnienia i powstania.
były jakieś historie, które pana, czy postaci, które pana, na których się pan wzorował, tworząc postaci Kuby i Nadii, czy po prostu przez te 18 lat książka w panu oddychała, dojrzewała i ta historia przyszła naturalnie? Zacznę od końca. Ta książka w ogóle ze mnie nie oddychała. Ta książka wydawała mi się skończoną historią. Wtedy była mi potrzebna psychoterapeutycznie, aby wyjść z ogromnego smutku, który mnie w tamtych latach, w końcu XX wieku, jak to strasznie brzmi, mnie dopadł i chciałem sobie z tym smutkiem poradzić. I dlatego napisałem bardzo smutną książkę, która jest smutna i była napisana przeciwko smutkowi. Ale ludzie uwielbiają czytać smutne historie. Tylko dlatego, smutek jest piękny. Tym bardziej, że one są ku pokrzepieniu serc, bo jeśli relatywizujemy swój własny smutek, swoje tragedie, patrząc na tragedię moich bohaterów, to czujemy się lepiej. Zawsze możemy powiedzieć, a innym jest gorzej. Może przez ten smutek ta książka tak bardzo jest popularna w Rosji, dlatego że oni uwielbiają ten swój smutek. Ta gruźć, która się u nich pojawia, czy podlana wódką, więc oni są tacy smutni i uwielbiają czytać smutne historie. Ona w ogóle we mnie nie oddychała. Ta książka była dla mnie zakończoną historią, spełniła swoją rolę. Ciągle byłem, tak jak mówiliśmy na początku, zdziwiony, zdumiony fenomenem jej popularności. Jakiś chemik z Frankfurtu nad Menem bez biografii literackiej o tak wyświechtanym nazwisku jak Wiśniewski napisał książkę, która nagle trafiła pod dachy, była czytana, zmieniała ludzkie życia, doprowadzała do rozwodów, ale doprowadzała do połączeń się par, także to był dla mnie absolutny fenomen, tym bardziej, że obserwowany z boku. Ja w tym nie uczestniczyłem, będąc sam w swoim Frankfurcie daleko, przyleciałem, odrębiałem swój spokój, nie musiałem w tym. Historia zaczęła żyć własnym życiem. Zaczęła swoim życiem. Mam mnóstwo różnych opowieści na jej temat, co ona zrobiła w życiu ludzkim, więc ja nie miałem ochoty jej napisać. Naprawdę to tak szczerze mówiąc odmawiałem, dlatego że 3 lata po wydaniu tej książki wydawnictwo oczywiście chciało, żebym napisać kolejną kontynuację tej książki. Takiego sequela, no bo, no wie pan, sprzedaje się panie Januszu, no dobrze by było, żeby pan napisał sequel. Ja odmawiałem, dlatego że nie uważałem, że potrzebuję tego. Dla mnie to była skończona historia, było mnóstwo innych książek do napisania i tematów do zrobienia, kiedy już zapragnąłem pisać w wolnym czasie i odmawiałem regularnie. Później, kiedy książka ukazała się w 2005 roku w Rosji, powtórzyła się dokładnie ta sama historia. Zaczęto mnie namawiać w Rosji do wydania sequela. Ja powiedziałem, że Polakom odmówiłem, więc wam też będę regularnie odmawiał. A oni ze swoim idiotycznym argumentem, Polacy się nigdy o tym nie dowiedzą, więc co w tamtych czasach było bardzo takie śmieszne. Także konsekwentnie, uparcie nie chciałem pisać tej książki. I któregoś razu, zupełnym przypadkiem, zupełnie nie namawiany przez nikogo, w 2017 roku moja kobieta, moja partnerka z Polonisko, notabene jednego najlepszych, nie z jednego, najlepszego liceum w Gdańsku, Polonisko, więc kobieta bardzo odczytana, przyniosła tęże książkę z prośbą od jej koleżanki, ja bym tam złożył autograf i wziąłem, zacząłem ją kartkować, przeglądać i czytać. Pierwszy raz w życiu, szczerze mówiąc, dlatego że ja tej książki nigdy nie przeczytałem, tylko ją napisałem. I wtedy przyszła mi do głowy ten pomysł, żeby napisać kontynuację, że to minęło przecież 20 lat, że ta akcja tej książki dzieje się w 96 roku, mamy 2017 rok, grzeszna kobieta z pierwszej części bezimienna zbliża się bardzo ze swoim kochankiem, idealnym mężczyzną Jakubem, 9 miesięcy później rodzi się chłopiec, nikt nie wie, kto jest ojcem tego chłopca. I nagle przyszedł mi do głowy, przecież ten chłopak, jeśli on się urodził w 97 roku, to ma teraz 20 lat. I pomyślałem, że dobrze by było napisać historię z jego punktu widzenia. On też ma imię Jakub. I tak zrodził się pomysł. I w drodze z lotniska w Poznaniu, bo wtedy jechałem do swojej kobiety z Frankfurtu, przyleciałem, zrobiliśmy brainstorming na długość 80 kilku kilometrów, jaka dzieli Konin, gdzie ona mieszkała od tego. Ona miała genialne pomysły, ja tego wysłuchiwałem. Takie narracyjne, czy jeśli chodzi o konstrukcję psychologiczną postaci? Nie o konstrukcję może psychologiczną, ale o pomysły, o tym, żeby zbudować, właśnie to był jej pomysł, żeby książkę umieścić, żeby autor pojawił się w tej książce. To minęło tyle lat, że nie było, bo
nie byłoby jakimś konformizmem, jakimś koniunkturalizmem. Nikt nie może mi zarzucić, że Wiśniewski napisał sequela Rambo 8, Rambo 9 i tak dalej, że to jest zupełnie inna książka. I tak się zrodził ten pomysł. Ja do tego pomysłu się strasznie zapaliłem. On przedostał się do moich neuronów, jak pani to trwał tam i tam zaburzał i ciągle wracał w różnych pomysłach i zacząłem w końcu pisać. Bohaterowie książki Janusza Leona Wiśniewskiego, to młode pokolenie Kuba i Nadia, to bohaterowie w sobie zakochani, bez pamięci, ale z drugiej strony potrafią również funkcjonować bardzo przytomnie we współczesności. Doskonale sobie radzą. Jakub jest, czyli młody Kuba, jest sprawnym informatykiem, powiem tak, bo zdaje się, że bardziej programuje, zajmuje się programowaniem. To był mój cel, aby zrobić go informatykiem, zrobić go studentem informatyki, aby mógł porównać dwa światy internetu, tego siermiężnego właśnie swojej matki sprzed 20 lat zupełnie z tym jednym ICQ. Dzisiaj, właśnie, ICQ, mimo że istnieją w tej chwili tysiące sposobów na to, żeby się ze sobą skomunikować, dużo więcej niż wtedy, kiedy pana książka powstawała. Niemniej dylematy, z którymi mierzą się bohaterowie, miłosne, niemiłosne, moralne również, okazują się niezmienne. Ale rzeczywiście, tak jak pan powiedział, osią konstrukcyjną końca samotności jest pana poprzednia książka, która w jakiś sposób łączy bohaterów i ustanawia jakąś ich konstelację wokół siebie. W zasadzie to... I zmusza ich, ta książka wbrew pozorom zmusza do podjęcia, szczególnie tego młodego Jakuba, niezwykle ważnej decyzji, praktycznie życiowej decyzji. Ja nie chcę zdradzać tutaj, ale to ta książka, którą na początku on ignoruje. Podsuwa moją ukochaną. Zmienia, pokazuje jego dojrzałość i pokazuje, doprowadza go do nieprawdopodobnego życiowego dylematu, o czym on oczywiście nie wie, że bohaterką książki, którą czyta Nadia, jest jej matka, tak, jest jego ojciec. I wokół tego również się kręci ta historia. Ale ona pokazuje również młode pokolenie. I jak pani zwróciła uwagę, ja tutaj trochę wyidealizowałem może to, a nie uważam, dlatego że znam takie pary, które tak się kochają, które mają takie rozmowy. Aż tacy idealni nie są, palą trawę, są wyuzdani w tym seksie, który robią, gdzie tylko mogą, ale jednocześnie są strasznie wrażliwi, strasznie tolerancyjni, strasznie otwarci, strasznie niepogodzeni z tym, co się dzieje za oknem we współczesnej Polsce. Jednocześnie mający skłonność takiej romantyczności, którą na przykład ta Nadia, która wszystko załatwia w internecie, pisze do niego tradycyjne listy, w zupełnym przeciwieństwie do bohaterów pierwszej części, ponieważ chce, aby coś po nim zostało, nie w postaci bitów i bajtów, jakichś zapisów, ale papierowych rzeczy, które można wziąć, przytulić, schować pod poduszkę, czy schować nawet do kasety na strychu, żeby to było. Jest taki paradoksalne w tym świecie, takim zinformatyzowanym, takim pełnym połączeń, kiedy jesteśmy zanurzeni nieustannie w przestrzeni tych GSM-ów, Wi-Fi, ona ciągle chce, ona biegnie do skrzynki pocztowej, aby wrzucić do niego list, chociaż wie, że on mieszka 8 przystanków od niej. Dlatego jest wbrew pozorom bardzo tradycyjna. Tak samo jak tradycyjna w tej książce jest miłość, którą oni obydwoje pragną, zresztą wszyscy tu pragną w tej książce miłości, bo to jest najważniejsze, dla którego warto wstawać z łóżka i to jest mój przekaz tej książki. Kto wie więcej o miłości, naukowiec czy pisarz? To jest zawsze dylemat, na którym ja się zastanawiam, czy poeta wie więcej o miłości, czy laborant. Są też laboranci poeci, ja jestem może takim przykładem laboranta. Ale laboranta i pisarza. I pisarza, więc moim zdaniem więcej, jeśli wiedzę odrzeć, autentyczna, nierelatywizowana wiedza powinna być odarta z uczuć. Artykuły naukowe, które zawierają emocje autora, są artykułami z definicji błędnymi, niedobrymi.
Naukowiec powinien relacjonować świat. Ja patrzę na miłość od lat 80. Można na nią tak spoglądać poprzez odkrycia pozwalające na skanowanie mózgów, na analizowanie tego, co się w mózgach dzieje w określonych stanach emocjonalnych. Wiem, że miłość jest to pojawienie się określonych molekuł w mózgu i reakcja między tymi molekułami. Natomiast wiem również, że można spojrzeć na to uczucie mistycznie, poetycko. I tak mi się udało, że ja to przeżywam i spoglądam na to mistycznie i poetycko. Nie dla niektórych zbyt nawet melodramatycznie, zarzucano mi w pierwszej części, że stworzyłem nieprawdopodobny melodramat. Ale też spoglądam w mojej książce na te emocje trochę jako chemik. Ja uważam, że ani jedno, ani drugie się wzajemnie nie wykluczają. Że to, co przeżywamy, może być po prostu derywatą działania tychże reakcji chemicznych w naszym mózgu, a to, co przeżywamy, jest piękniejsze niż to, co się tam pojawia. Po 20 latach od momentu premiery Samotności w sieci, jak pan miłość widzi? Jako esencję życia? Jako centrum życia? Jakoś inaczej pan ją widzi? Jako przede wszystkim absolutnie podstawowy cel bycia na tej ziemi. I to niekoniecznie chodzi o trzymanie się za rękę. To chodzi o uczenie się życia, a życie uczymy się od bycia z kimś innym, z innymi ludźmi. Nie mam tu na myśli tylko miłości mężczyzn do mężczyzny, kobiety do kobiety, czy kobiety i mężczyzny. Ja piszę o wielu miłościach w swojej książce, również w tej książce jest ta miłość dzieci, rodziców do dzieci, ta miłość jego matki, jego ojca do niego. Jest tutaj, jest takim, powiedzmy, drugą osią tej książki. To obserwowanie miłości rodziców przez głównego młodego Jakuba, spoglądanie na tą miłość rodzicielską budzi w nim wiele niesamowitych refleksji. Miłość jest jest faktycznie uzależniającym, podobnym do heroiny uczuciem, ale jednocześnie dostarczającą odpowiedzi na sens życia, tak mi się wydaje. Rozmawiamy podczas festiwalu filmowego w Gdyni. Pana powieść Samotność w sieci została zekranizowana. Liczy pan również na ekranizację końca Samotność? Czy może już takie propozycje się pojawiły? Ja nie liczyłem wówczas na ekranizację Samotności w sieci. Pewnego razu, 15 września, 10 dni po premierze książki, jeszcze książka do Rzeszowa chyba nie dojechała do Empiku w tamtych czasach, przyszedł do mnie reżyser i producent Witold Adamek, świętej pamięci człowiek, który bywał na tym festiwalu, i zapytał mnie jeszcze, czy mu oddam prawo do ekranizacji tej książki. Ja w ogóle nie wiedziałem, o czym on mówi. Tu jakiś chemik, ja byłem na jakimś, miałem wykład w kawiarni naukowej, pani profesor Fikus. Aha, nie było na to wzoru chemicznego. Przyszedł do mnie i mówi, że chce film, no ja nie wiedziałem, o czym on mówi. Dopiero później zrozumiałem, że on chciałby filmować Samotność w sieci. Absolutnego debiutanta książki, który... Oczywiście powiedziałem, że tak, jeśli pan ma ochotę, niech pan sobie filmuje. I tak to się zaczęło. I faktycznie zajęło mu to 5 lat, bo on zbierał fundusze i przygotowywał się do robienia tego filmu. Najwięcej pieniędzy dostał pod TVP1 ówczesnego i dlatego też ten film jest zrobiony w dwóch częściach, w dwóch formach. Jeden jest kinowy, a drugi jest dwuodcinkowy serial telewizyjny, puszczany oczywiście po 23, bo tam jest erotyka. Jeszcze ciągle puszczany, o czym wiem od Zapy. Oni mnie informują o tym, przesyłając mi jakieś honoraria, bo jestem półscenarzystą rzekomo tego filmu, chociaż ja scenariusza nie pisałem. Ale jestem też aktorem. Ja pojawiam się w tym filmie, wprawdzie na minutę, ale się pojawiam w tym filmie. Gram tam Żula z dworca na Berlin-Lichtenberg. Bardzo, bardzo ważna, trudna, niezauważona jeszcze przez Akademię w Los Angeles rola, ale mam nadzieję, że kiedyś trafi tam. Film pojawi się w 2006 roku. I w związku z tym byłem na tym festiwalu w zupełnie innej roli, niż mnie pani tutaj zaprosiła. Byłem w festiwalu w roli z tego świata filmowego. Wprawdzie jako autor książki, ale przyjechaliśmy tu z Magdą Cielecką, z Andrzejem Chyrą, którzy grał roli, z Witoldem Adamkiem, i temu światu się przyglądałem. Film oczywiście nie dostał, i słusznie, żadnych nagród. Był natomiast w spisie filmów, które były tutaj pokazywane.
Także film powstał i był. Film jest przepięknie zrobiony w sensie technicznym. Tam jest absolutnie przepiękna muzyka Ketila Bjornstada ze skandynawskim jazzem. Ketil zresztą przyjechał na premierę wówczas do Polski i opowiadał, że to jest jego pierwsza płyta, która była na listach bestsellerów kiedykolwiek w życiu, a była na listach bestsellerów Empiku z muzyką filmową. Jeśli ktoś nie chce oglądać filmu, to radzę wyłączyć obraz i posłuchać tej przepięknej muzyki. Byli genialni aktorzy, Chyra i Cielecka, którzy emanowali tą chemią z tego. Natomiast generalnie nie było tego, czego ludzie chcieli w kinie obejrzeć, się wzruszyć. Przepiękne obrazy, przepiękna muzyka, natomiast emocji takich, jakie się spodziewano, jakie były w książce, nie było. A można to zrobić, wiem o tym, dlatego że 3 lata później jeden z największych, jeśli nie największy, teatr w Sankt Petersburgu, Baltijski Dom, zrobił adaptację tej książki i wystawił tę książkę, co jest jeszcze trudniejsze, na scenie teatralnej w 2009. Zresztą byłem zaproszony 20 lutego 2009 roku na premierę tej książki. Jako normalny widz w 13 rzędzie, na 5 krześle siedziałem i się wzruszałem, co jest absolutnym kiczem, płakać na inscenizacji swojej książki. Ale tak to zrobili, że nawet ja się popłakałem. I co jest ciekawe, minęło 10 lat od tego czasu i oni ciągle grają to. 2 razy, 3 razy w miesiącu. Zapytałem kiedyś dyrektora Szuby, znam go, dlaczego wy to gracie ciągle? Mówi, no bo no ludzi przychodzą, że ludzie przychodzą i to jest grane. I to oni są pierwszymi, którzy się mnie zapytali, czy to prawda, czy istnieje kontynuacja Samotności w sieci, bo oni by chcieli to zaadaptować. No będzie to na razie trudno, dlatego że co dopiero podpisałem kontrakt na wydanie rosyjskie końca Samotności w Rosji. Podejrzewam, dopiero początek przyszłego roku to będzie w Rosji, no ale Rosjanie już na to czekają. Natomiast ze świata filmowego polskiego póki co. Zresztą ci ludzie są zajęci innymi projektami. Ta książka ma dopiero być w obiegu, nikt jeszcze się z nie zapoznał. To jest trudna decyzja. Zrobienie filmu jest to ogromne pieniądze, ja o tym doskonale wiem. Może się ktoś pojawić, kto będzie chciał to sfilmować. Byłoby mi strasznie miło. Może jeszcze pokażemy tutaj Państwu do naszych kamer okładkę książki. Premiera dopiero 2 października, dlatego nasza redakcja jest w wąskim gronie szczęśliwców, którzy prebook już mają. Panie Januszu, no w związku z tym, że rozmawiamy w tak wyjątkowym dla polskiego filmu miejscu jak Gdynia i jeszcze podczas festiwalu, to być może to jest jakiś znak. Czekajmy w takim razie i czytajmy te znaki, nie tylko... Chciałbym to. Film jest taką formą... Ja uwielbiam kino. Zawsze mi strasznie żal, że ktoś, kto poświęcił 2 rok na zrobienie jakiegoś obrazu, my to skonsumujemy w ciągu 1,5–2 godzin. Z książkami jest trochę inaczej, bo do książek może... No, niby można do filmów wracać, teraz można tak, do nich, natomiast... Jest to strasznie, zresztą tak, moje książki są bardzo filmowe, dlatego że ja przywiązuję ogromną rolę, przywiązuję wagę do miejsc, w których się odbywają. Ja te miejsca fotografuję bardzo często. Często miasta, w których to jest, bywam w nich. Na przykład moja powieść Bikini była robiona dotycząca bombardowania Drezna. Ja pojechałem tam, byłem w miejscach, mierzyłem stoperem. Reporterską robotę pan robi. To jest ważne. To może dlatego, że wychodzę z tego świata naukowego, gdzie jeśli cokolwiek jest faktem, mierzalne, ma być tak. prawdą, dlatego że będę się źle czuł, jeśli napiszę, że bohater szedł 20 minut, a będzie to fizycznie niemożliwe, dlatego że musiałbym mieć prędkość ponad świetną, żeby się tam znaleźć w ciągu 20 minut. W związku z tym dla mnie to jest ważne. A to, że jest to dobry znak, a to, że jest to Gdynia, w ogóle to, że jest to Trójmiasto, blisko Gdynia, blisko mojego Gdańska, w którym mieszkam od roku po 32 latach mieszkania we Frankfurcie nad Menem, że mogłem tutaj na wywiad z panią przyjechać moją wespą, moim skuterem. Chciałam o tym powiedzieć, tak. Chciałam o tym powiedzieć na koniec. Że jestem w tak pięknym miejscu, 3 miast, Sopotu, Gdyni i Gdańska, że mieszkam 200 metrów od morza, że przeżywam teraz taki szczęśliwy bardzo okres w moim życiu, jest dla mnie ważne. Że polska kinematografia jest w tak doskonałej kondycji. Cóż za zbieg okoliczności łagodzących.
jest w takiej kondycji, dlatego że jeśli ja widzę, że we frankfurckich kinach pojawiają się polskie filmy, czego dawniej nie było, nie oszukujmy się, przebicie się na rynek dystrybucyjny niemiecki nie jest wcale takie proste, ale teraz się pojawiają te filmy, z których jestem zawsze dumny. Zresztą notabene wszystkich w moim instytucie wysyłam, żeby oglądali te filmy, później mi o tych filmach opowiadali. Ale nie potrzeba ich wysyłać. Wszyscy znają Holland, wszyscy znają Wajdę, wszyscy znają Zanussiego, wszyscy znają Pawlikowskiego. No, polskie kino teraz ma jakąś taką przepiękną falę. Cieszmy się tym, niech to trwa. A wszystkich fanów Janusza Leona Wiśniewskiego wydawnictwo Wielka Litera zaprasza do księgarni od 2 października. Tak jest. Cóż, wiwat film, wiwat literatura, wiwat nauka. I wiwat akademia. I wiwat akademia. Dziękuję bardzo.